Dziękujemy, że sięgasz po nasze materiały, jednak żadnego z nich nie byłoby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Zostań jednym z nich, żeby pomagać nam tworzyć dalej wartościowe treści. Dziękuję. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu. Witam na debacie o perspektywach dla Szwecji i Finlandii w kontekście przystąpienia do NATO. Są dzisiaj ze mną dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, spraw obronności, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Oraz dr ambasador Jarosław Suchoples, historyk, był ambasador Rzeczypospolitej w Finlandii. Witam panie ambasadorze. Dobry wieczór. Miał być z nami jeszcze Bartłomiej Radziejewski, politolog z Nowej Konfederacji, ale niestety zachorował. Ja nazywam się Tomasz Teluk, jestem prezesem Instytutu Globalizacji, także dyrektorem w portalu stowarzyszeniu Trimarium, zajmującym się zagadnieniami Trójmorza. Proszę Państwa, dziś trudno nam sobie wyobrazić, ale za czasów carskich Finlandia była częścią Rosji. Aleksander III czy Mikołaj II prowadzili taką samą politykę rusyfikacyjną wobec tego kraju, jak wobec Polski, czy dzisiaj, jak prowadzi Rosja wobec okupowanej wschodniej Ukrainy. Potem mamy taki bohaterski epizod wojny zimowej, kiedy Finlandia zdołała się obronić przez rosyjską agresję, ale potem okupiła ten fakt jednak dużymi stratami terytorialnymi, no bo to straciła Karelę, ziemię Sala, terytoria w Japonii, czy wokół jeziora Ugodoga. Podpisała dość niekorzystny traktat pokojowy w 1947 roku i została zepchnięta na margines taki polityczny Europy. Szwecja była trochę w innej sytuacji. Finlandia, można powiedzieć, była swoistym buforem dla tego kraju. Proszę powiedzieć, co oznacza przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego dla obu krajów? Dlaczego te dwa kraje zrezygnowały z dotychczasowej polityki neutralności? Panie ambasadorze. Wypadałoby zacząć od paru sprostowań. Przede wszystkim w okresie autonomii Finlandii w XIX wieku Finlandia, no już na pewno nie za Aleksandra III, nie była rusyfikowana. Wręcz przeciwnie, ten okres prawie do końca XIX wieku Finlandia, dla Finlandii było okresem rozkwitu. Nie bez przyczyny dzisiaj pomnik cara stoi na Placu Senackim w sercu Helsinek. Słusznie zauważył pan, że Finlandia była buforem dla Szwecji i tutaj się nic nie zmieniło. Finlandia była i jest buforem dla Szwecji. Mogę w tym kontekście przypomnieć sobie i krótko Państwu zrelacjonować moją krótką rozmowę z moim szwedzkim kolegą z Helsinek, z ambasadorem Szwecji. Próbowałem go tak delikatnie zapytać, to jak to właściwie dzisiaj jest, czy Finlandia jest dzisiaj, to był rok 2017, właśnie buforem odgradzającym Szwecję od Rosji. I spodziewałem się tutaj jakiejś bardzo dyplomatycznej odpowiedzi. Otrzymałem odpowiedź właściwie zawartą w jednym słowie. Oczywiście. Dla Finlandii i dla Szwecji ewentualne członkostwo w NATO jest na pewno zwrotem właściwie o 180 stopni. Dla Finlandii przede wszystkim jest ostatecznym zerwaniem z polityką finlandyzacji.
I z jednej strony Finlandia na pewno chciała zerwać z polityką finlandyzacji, tylko nie bardzo wiedziała jak. No taką pierwszą okazją były czasy prezydenta Borysa Jelcyna. I o tych czasach dziś w Finlandii mówi się, że to była niewykorzystana okazja. Natomiast nie chodzi tu tylko o zerwanie z polityką finlandyzacji, czy tak lub inaczej rozumianej zależności od Rosji, wcześniej od Związku Radzieckiego. Tu chodzi również o określenie na nowo miejsca Finlandii w Europie Północnej. Niedawno pisałem taki artykuł o tym, jaką Finlandia odgrywała rolę w polityce bezpieczeństwa Rosji, powiedzmy od czasów Piotra Wielkiego, a nawet wcześniej, do czasów współczesnych. I kończę ten artykuł taką uwagą, że właściwie obecnie dzięki temu zwrotowi w swojej polityce zagranicznej, który został troszeczkę, nawet nie troszeczkę, tylko bardzo sprowokowany przez Rosję, nie tylko napaścią na Ukrainę, ale także tym, co działo się w relacjach Rosji ze światem zewnętrznym, szczególnie na tym obszarze poradzieckim, powiedzmy w ciągu ostatnich 15 lat. I że tak jak w XIV wieku ta granica pomiędzy Królestwem Szwecji, a wtedy Finlandia była częścią Królestwa Szwecji, a ziemiami ruskimi była granicą pomiędzy nie tylko państwami, ale także kręgami cywilizacyjnymi. No, wygląda na to, że dzisiaj ta granica pomiędzy Finlandią a Rosją, szczególnie po prawdopodobnym przystąpieniu Finlandii do NATO, również będzie taką granicą nie tylko polityczną, ale też cywilizacyjną. Więc tutaj mamy do czynienia nie tylko ze sprawami stricte politycznymi, ale również z bardziej złożonymi sprawami dotyczącymi problemów i kulturowych, i politycznych, i cywilizacyjnych. Może tyle teraz. Jak oba kraje przygotowane są do integracji z NATO? Finowie mają do dyspozycji 200-tysięczną armię, 900 tysięcy dobrze wyszkolonych rezerwistów, dobrze zorganizowaną obronę cywilną. Każdy większy budynek jest wyposażony w schron. Szwecja również posiada silną armię, silny przemysł wojskowy. Jak oba kraje są przygotowane do tego procesu? Prosiłbym o odpowiedź panią doktor Beatę Górkę-Winter. Oba kraje są przygotowane doskonale. Tutaj pan już wspomniał o tym potencjale wojskowym. Armia fińska jest dużo większa, tak? Różne dane się tutaj cytuję w zależności od publikatora, ale to jest sił regularnych prawie 25 tysięcy. Mówię o Finlandii z możliwością rozszerzenia, tak? Jeśli powołamy rezerwę, mówi się o 240 tysiącach, a nawet 300 tysiącach. Więc tutaj widać, że Finlandia, rzeczywiście tutaj pan ambasador dał taki świetny wykład historyczny, ja już nie będę w te czasy historyczne wchodzić, natomiast rzeczywiście wojna rosyjsko-fińska była na tyle traumatyzującym wydarzeniem dla Finów, iż do dzisiaj w ich doktrynie obronnej pamięć tej wojny jest bardzo żywa i planowanie obronne opiera się przede wszystkim na wnioskach, które zostały wyciągnięte właśnie wtedy. I teraz, jeżeli chodzi, będę mówić odrębnie o obydwu krajach, gdyż troszkę inaczej to wygląda. One mają wspólne charakterystyki, natomiast jeśli chodzi o detale, trochę się tutaj różnią, choćby ze względu na to, że tak jak wspomniał pan ambasador, no Finlandia miała być tym buforem, tak? Więc trochę inna jest jej sytuacja strategiczna, graniczy z Rosją, wcześniej Związkiem Radzieckim, więc to zdecydowanie wpłynęło na to, tak jak powiedziałam, jak kształtowane są
są plany obronne, więc przede wszystkim ogromne doświadczenie wojskowe, jeśli chodzi o planowanie, dobrze zorganizowana armia i ktoś nawet omawiając, jak ta armia funkcjonuje, wspomniał nie tylko o żołnierzach i o tych słynnych chińskich snajperach, tak, którzy pojawiają się absolutnie w każdym memie, jeśli chodzi o te siły, natomiast też kwestie biurokracji, tak, to są jednak państwa skandynawskie, one mają doskonale nie tylko opracowane, tak jak mówię, te kwestie wojskowe, planowania obronnego, ale także to, czego brakuje Rosji, jak widzimy, i to na pewno nie jest tak, że obydwa te państwa w razie wojny organizowałyby się ad hoc. Także sprawny aparat biurokratyczny plus wojska, plus wspomniał Pan też o wyposażeniu, to jest w przypadku Finlandii około, i to są i siły lądowe, i obrona powietrzna, bo tu jest i 100 czołgów, i 200, i przepraszam, 100 myśliwców, tak, w przypadku Finlandii. Jeśli chodzi o Szwecję, te wartości kształtują się podobnie, plus jeszcze trzeba dodać oczywiście siły morskie, a także helikoptery, tak, około 100 helikopterów, także na pewno nie są to państwa, które w momencie przystępowania do sojuszu stałyby się dla NATO jakimkolwiek obciążeniem. To trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Dlaczego tak wyraźnie trzeba to powiedzieć? Dlatego, że pamiętajmy, że debata o rozszerzeniu sojuszu zawsze koncentruje się wokół tych kwestii, co państwa mogą do sojuszu wnieść. I niestety mamy wiele państw, o które NATO się rozszerzyło, a jak wiemy, potencjał militarny tych państw jest bardzo słaby, nie wspomnę tutaj choćby o Albanii, tak, gdzie do dzisiaj właściwie można się zastanawiać. No i kraje bałtyckie chyba. Tak, kraje bałtyckie to są odrębną kwestią, bo tam chodzi nie tylko właśnie o ich skromny przede wszystkim potencjał ludnościowy, ale też o to, że terytoria państw bałtyckich, jak zawsze podkreślali wszyscy analitycy wojskowi, są po prostu bardzo trudne do obrony. Nawet jeśli te państwa byłyby uzbrojone po zęby, mówiąc kolokwialnie, to zarówno potencjał demograficzny, jak i potencjał, jakie kwestie geograficzne powodują, że tutaj no, ogromne trudności sprawiłaby obrona tych państw i terytoriów. Dlatego tutaj nie mamy absolutnie takiego zagrożenia. Zarówno Szwecja, jak i Finlandia mogą sojuszowi tylko pomóc, tak? Jeśli chodzi o kwestie wojskowe. I tutaj nie chodzi tylko oczywiście o kwestie wojny lądowej, ale o kwestie Bałtyku. Mówi się popularnie, tak potocznie, że Bałtyk stałby się takim wewnętrznym natowskim morzem. Mało się mówi również o kwestii Arktyki, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia Morza Bałtyckiego, ale to też jest kwestia wyjścia na Arktykę. Wiemy, o to też będę pytał w następnym. Wiemy, że Federacja Rosyjska od wielu lat, ale nie tylko Rosja, także Chiny, od wielu lat mają ogromny apetyt na tamte zasoby, które w obliczu zmian klimatu zdają się być przynajmniej w prognozowanej przyszłości dużo łatwiej dostępne, więc ta rywalizacja o zasoby w Arktyce też jest ważna. I teraz kwestie formalne. Oczywiście to nie jest też tak w przypadku Finlandii i Szwecji, tak jak było w przypadku innych państw, które przystępowały do NATO, że to będą kraje tak zupełnie nowe. Bo oczywiście w sensie formalnym obydwa te państwa nie są członkami NATO. Długo by mówić dlaczego, tak? To jest i kwestia polityki prowadzonej polityki neutralności, i kwestia postawy społecznej, sondaże, tak, które jeszcze niedawno absolutnie wykluczały członkostwo obu tych państw w sojuszu, i pewnej kultury strategicznej, która się w tych państwach wykształciła, wpływu socjaldemokracji i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko te czynniki, które trzymały obydwa państwa poza sojuszem. Natomiast jeśli każdy, kto interesuje się wymiarem wojskowym, bo państwa prowadzące politykę neutralności to nie są przecież państwa, które nie działają w sferze wojskowej.
I tutaj obydwa państwa były bardzo cennymi partnerami dla NATO już w tym okresie, krótkim okresie przedakcesyjnym, tak? On jest bardzo krótki. Natomiast od 2014, kiedy od posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Walii, kiedy uruchomiono wszystkie te programy Enhanced Opportunities Partnership i potem jeszcze Partnership Interoperability Initiative, czyli taką platformę budowania interoperacyjności sojuszu, oznacza to po prostu wspólne ćwiczenia. Tak, żeby w razie czego, w razie konfliktu, wojska tych państw mogły szybko przystąpić do operacji razem z NATO. I to nie jest kwestia tylko operacji gdzieś poza granicami sojuszu, tak? Taką operacją był Afganistan, ale także operacji, które mogą być uruchomione na podstawie artykułu 5. Więc obydwa te państwa, już nie mówiąc o kwestiach oczywiście wymiany wywiadowczej czy operacji zarządzania kryzysowego, sił odpowiedzi NATO, wspólnych ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście we wszystkich tych wymiarach, na lądzie, morzu, w powietrzu, w sferze cyber, która też jest bardzo ważna, a ostatnio też w sferze właśnie dezinformacji i zwalczania dezinformacji. Finowie mają tutaj dzisiaj sporo do powiedzenia, aczkolwiek nie zawsze tak było, to może gdzieś tam rozwiniemy w dalszej części dyskusji. Natomiast obydwa te państwa bardzo aktywnie uczestniczyły właśnie w tym programie, w tych programach, o których wspomniałam. Więc wielu analityków twierdzi, i ja się tutaj przychylam do tej opinii, że w sensie formalnym ich członkostwo właśnie jest formalnością, tak? Bo to nie są kraje, które muszą się w jakiś sposób przystosowywać, żeby wypełnić kryteria, czy to polityczne, czy to wojskowe, bo mamy dwa rodzaje kryteriów, które kwalifikują państwa do przystąpienia do NATO. Oba te kryteria są właściwie spełnione na dzisiaj. Dlatego gdyby nie opór Turcji, tak, i Węgrzech, które, no, miejmy nadzieję, coś uda się z tym zrobić, bo też możemy o tym podyskutować, gdyby nie ten opór, te państwa świętowałyby już członkostwo. I absolutnie żadna dyskusja wokół tego, czy one są przygotowane wojskowo, czy nie są, nie miałaby miejsca. A pamiętajmy, jak długo ta dyskusja trwa w przypadku państw bałtyckich. Więc widzimy tutaj tą zasadniczą różnicę w tym, jak my postrzegamy te państwa. Wspomniał pan o ogromnym potencjale przemysłu zbrojeniowego, co też przecież nie jest bez znaczenia. Widzimy to w tej chwili podczas wojny w Ukrainie. Także absolutne wzmocnienie na wszystkich odcinkach, tak, od Bałtyku po Arktykę, siła wojskowa, siła polityczna. Co też warto wspomnieć, myślę, obydwa te państwa mają bardzo dobrą markę międzynarodową. One zawsze występowały jako państwa, które mediowały w różnych konfliktach, świadczyły dobre usługi, kojarzyły się właśnie z takim soft power, z kwestiami odbudowy praw człowieka, także ekologii i praw kobiet, tak, co w różnych konfliktach przecież ma kluczowe znaczenie, znowu wspomnę Afganistan. Więc bardzo dobry PR, bardzo dobra marka tych państw w dyplomacji też, myślę, ma ogromne znaczenie, więc tutaj dla sojuszu z punktu też widzenia bezpieczeństwa Polski jak najbardziej zysk. No, ale mamy bardzo konkretne przeszkody, o czym pewnie jeszcze sobie powiemy. Tak, będziemy jeszcze o tym na pewno mówić. Zatrzymajmy się na razie nad Morzem Bałtyckim. Proszę powiedzieć, dlaczego akcesja Finlandii i Szwecji jest tak ważna dla bezpieczeństwa tutaj w basenie Morza Bałtyckiego? Finowie też wydają się bardzo solidarni, bowiem badania opinii publicznej mówią, że gdyby na przykład zostały zaatakowane kraje bałtyckie, oni chcieliby przyjść im z pomocą. Czy rzeczywiście można na nich liczyć? No Panie to czy ambasadorze. można na nich liczyć, to okaże się w momencie próby. To oczywiście stałoby się ostateczną weryfikacją wszelkiego rodzaju deklaracji, bo deklaracje pozostają tylko deklaracjami. Natomiast sprawa bezpieczeństwa
w regionie Morza Bałtyckiego. To jest bardzo złożony problem, dlatego że musimy też pamiętać, że ta druga strona, czyli Rosja, też ma swoje interesy. I jakkolwiek na tę Rosję patrzymy, i oczywiście przyjmujemy to, że to jest w tej chwili państwo agresywne, prowadzące agresywną wojnę w Ukrainie, również podejmujące szereg działań nieprzyjaznych wobec innych państw, no, również wobec Finlandii, no, na przykład w roku 2015, to Rosja sprowokowała kryzys migracyjny na granicy z Finlandią, również z Norwegią. I to był również taki jeden z tych, nie chcę powiedzieć punktów zwrotnych, ale tych punktów, które prowadziły do decyzji Finlandii o złożeniu wniosku o członkostwo w NATO. Natomiast musimy pamiętać o tym, że również Rosja ma też tutaj swoje interesy i właściwie od 300 lat Rosja próbuje wyjść na Bałtyk i zabezpieczyć nie tylko swoje wyjście na to morze, ale również próbuje tworzyć fakty geopolityczne. Takim faktem geopolitycznym numer jeden w przeciągu tych kilkuset lat jest powstanie Sankt Petersburga, wielkiego miasta, metropolii, przez długi czas stolicy imperium. Samo istnienie tego miasta wymuszało stworzenie pewnej doktryny polityki bezpieczeństwa. Tu chodziło po prostu o zapewnienie temu miastu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Sankt Petersburga, Leningradu, Piotrogrodu. Za każdym razem chodzi o to samo miasto, a więc również zmierzam do tego, by powiedzieć, że te pomysły na bezpieczeństwo tego miasta nie zmieniały się zasadniczo bez względu na to, czy mieliśmy do czynienia z Rosją carską, z Rosją białą przez krótki czas, czy też ze Związkiem Radzieckim. A czy obecnie z Rosją, tą Rosją neoimperialną, powiedzmy. Zawsze był ten problem, jak Sankt Petersburgowi zapewnić bezpieczeństwo, a w umysłach rosyjskich polityków i wojskowych można było to zrobić tylko w jeden sposób. Przez opanowanie północnych i południowych brzegów Zatoki Fińskiej, czyli przez opanowanie ziem fińskich i przez opanowanie Estonii, Łotwy. Tylko wtedy w Petersburgu miano to poczucie, że Rosja od strony Bałtyku jest bezpieczna i również miasto, że jest bezpieczne od tej strony. W tej chwili to się zmieniło w tym sensie, że właściwie z geopolitycznego punktu widzenia mamy powrót do sytuacji z początku XVIII wieku. Rosja została odepchnięta i nie na wschód i nie kontroluje ani Estonii, ani Łotwy, ani Finlandii. To również powoduje pewnego rodzaju możliwości konfliktu wokół problemów bezpieczeństwa. Oczywiście ani NATO, ani Unia Europejska nie są ugrupowaniami prowadzącymi jakąś agresywną politykę, wręcz przeciwnie. Natomiast Rosja z pewnością będzie próbowała w przyszłości, o ile nie zostanie jej militarna potęga złamana na przykład w czasie wojny w Ukrainie, odzyskać jakąś przynajmniej część kontroli nad tym wschodnim Bałtykiem. Ja bym tutaj postawił znak zapytania i zawiesił tę wypowiedź, dlatego po prostu nie wiemy, jak w tej chwili ułoży się przyszłość. Natomiast to, co wiemy z przeszłości, wiemy tyle, że Rosja zawsze chciała panować nad północnymi i południowymi brzegami Zatoki Fińskiej i tu się nic nie zmieniło od 300 lat. Teraz obrona Petersburga polega chyba też przede wszystkim na obronie przeciwlotniczej, która stała się dość dziurawa, bo były doniesienia w zeszłym roku jeszcze służby wywiadowcze, że część z tych systemów rakietowych zostało przesunięte na Ukrainę. Ale wróćmy jeszcze do tych kwestii bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego.
Pani doktor, a infrastruktura energetyczna. Teraz zachodzi ta wielka transformacja energetyczna. Mamy gazoporty w Kłajpedzie, w Polsce. Też Norwegia ostatnio zgłaszała obawy o bezpieczeństwo swojej infrastruktury krytycznej, która w zasadzie zastępuje jako czwarty eksporter gazu na świecie tutaj firmy rosyjskie. I zauważono po raz pierwszy od 30 lat okręty rosyjskie, które mogą być wyposażone w broń atomową. Właśnie czy te kwestie bezpieczeństwa energetycznego zmienią się po akcesji Finlandii i Szwecji, pani doktor? Znaczy, oczywiście nie całkowicie, to nie jest tak i pamiętajmy, że to trochę takie magiczne myślenie, tak, że w momencie przystąpienia tych dwóch państw do sojuszu Bałtyk już zupełnie będzie absolutnie tylko pod naszą kontrolą, Rosja będzie tutaj zblokowana i wtedy już będziemy bezpieczni i także nasza infrastruktura krytyczna nie będzie zagrożona przez ataki ze strony Rosji. To nie jest prawda, oczywiście Rosja zachowa swój potencjał i swoje możliwości, tak jak to jest teraz, tylko tak jak mówię, zmiana formalna, tak, przystąpienie obydwu tych państw powoduje, że stają się one częścią planowania obronnego NATO, tak, czyli w momencie jakiegokolwiek zagrożenia NATO będzie mogło przyjść im z pomocą. Oczywiście będzie mogło przyjść im z pomocą i bez artykułu 5, bo widzimy, że dzisiaj w Ukrainie, chociaż nie jest to operacja formalna, ale przecież ogromna pomoc z państw NATO przychodzi i jest grupa kontaktowa do spraw dozbrajania Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast formalnie nie jest to operacja sojuszu w żadnym względzie i tutaj sekretarz generalny powtarza to za każdym razem jak mantrę, że na to nie jest ten konflikt zaangażowany. Natomiast nic nie stoi. Tylko w słowo, tylko chciałem przypomnieć, że przecież i Finlandia, i Szwecja, bo pani o tym nie powiedziała w poprzedniej wypowiedzi, że przecież te kraje mają mnóstwo dwustronnych umów wojskowych. Tak, zaraz właśnie będę o tym mówić, o Wielkiej Brytanii, tak, bo tu mamy cały szereg jeszcze pozanatowskiej współpracy. Więc naturalnie będą objęte planowaniem obronnym, co znacznie ułatwi przyjście z pomocą, w razie czego, w razie nie tylko ataku takiego klasycznego wojskowego, ale ataku na infrastrukturę krytyczną, czy też nawet ataku w sferze cyber, bo przecież dzisiaj artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego definiujemy również w sferze cyber, tak? I możemy tutaj uruchomić odpowiednie procedury i na tym polu też ta współpraca jest. To jest oczywiście obrona i Wysp Alandzkich, i Gotlandia, tak, czyli tych wysp, które mają znaczenie strategiczne. To jest kwestia ochrony szlaków morskich i wszystkich tych tak zwanych interkonektorów, dzięki którym dokonujemy przesyłu towarów, energii, czyli cała ta sfera cywilna. Więc tutaj o tyle Szwecja i Finlandia będą w lepszej pozycji, gdyż artykuł 5, tutaj oczywiście wielu analityków zadaje sobie pytanie, na ile on się okaże wartościowy w razie czego. Natomiast no, myślę, że te wszystkie postanowienia, które już od posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie mamy, wskazują, że NATO naprawdę bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania i nie mamy podstawy, żeby sądzić, że w razie przyjęcia tych dwóch państw również tych zobowiązań nie potraktowałoby poważnie. I teraz tutaj dziękuję za to naprowadzenie, bo też mamy przecież współpracę tych państw i z Brytyjczykami i wspólne ćwiczenia w ramach tych Joint Expeditionary Force z Wielką Brytanią i manewry Cold Response i Baltops, tak? Więc szereg różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych, które już dawno zintegrowały te państwa z siłami NATO i uczyniły je interoperacyjnymi, ale niestety bez tego bonusu dla Francji, dla Szwecji i Finlandii, czyli bez artykułu 5. Więc dzisiaj te dwa państwa są tak naprawdę są
takimi para członkami NATO, ale bez tych gwarancji wynikających z artykułu 5. I to nie jest dla nich sytuacja korzystna, bo w momencie, gdyby dzisiaj Federacja Rosyjska postanowiła zaatakować Finlandię, to niestety sojusz czy kilku członków mogłoby powiedzieć: OK, ale to jest państwo spoza NATO i my tutaj będziemy, no nie wiem, indywidualnie debatować, tak, nad tym, kto chce Finlandii pomóc, w jakiej formie, w jakim zakresie. Natomiast absolutnie nie uruchamiamy z żadnej operacji, która wynika z traktatu, miałaby podstawę swoją w traktacie północnoatlantyckim. Dlatego kluczowe jest dla tych państw przystąpienie, formalnie przystąpienie do NATO, dlatego że tak jak mówię, one już dzisiaj są pomocne, tak, i są dużymi kontrybutorami, natomiast nie obejmują ich żadne gwarancje sojusznicze, co dla ich bezpieczeństwa nie jest sytuacją korzystną. I teraz oczywiście dzisiaj wszyscy sobie zadają pytanie, dlaczego społeczeństwa tych państw tak nagle zmieniły zdanie. Myślę, że to, co widzimy w Ukrainie, poziom zniszczeń, poziom, skala tej ofensywy, uświadomiły obydwu społeczeństwom, że to nie są żarty, tak, że w momencie ataku Rosji naprawdę będzie to poważna wojna z ogromnymi stratami, a jednocześnie widzimy, jak Ukraina nie może dostać formalnie pomocy od NATO, bo NATO nie chce i też nie może angażować się jako organizacja w wojnę z Rosją. Więc tutaj absolutnie strach przed tym, że mogłyby zostać w takiej sytuacji jak Ukraina, myślę, że był czynnikiem kluczowym, bo przecież trudno przypuszczać, że tak szybko wzrosłyby te czynniki, ta skala poparcia, które przecież wahały się w okolicach tam 25-30%, czyli prawie nic. A dzisiaj te proporcje są zupełnie inne, więc jest to, strach jest absolutnie kluczowym czynnikiem tutaj. I przekonanie, że planowanie obronne na te dwa państwa powinno zostać również rozciągnięte. Pani doktor, dopytam jeszcze o to Morze Północne, które wydaje się może nawet ważniejsze z punktu widzenia spojrzenia globalnego niż ten akwen Morza Bałtyckiego. Bo tak jak pani wspomniała, topniejące lodowce powodują, że otwiera się nowy szlak handlowy z Azji do Europy, który może być kontrolowany przez Rosję. Ale przede wszystkim dla Rosji jest to kluczowy obszar wydobywczy, bo stamtąd pochodzi aż 80% wydobywanego gazu i 25% ropy naftowej. Także dla choćby budżetu wojennego Rosji, no to jest to, ma to kluczowe znaczenie. Są tam też metale ziem rzadkich, o których teraz toczy się też rywalizacja między Chinami, Europą, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, a też kraj skandynawski jako umiejscowione właśnie w regiony też chciałby o to zawalczyć. Czy rzeczywiście Morze Północne jest w tym kontekście strategicznym ważniejsze nawet od Morza Bałtyckiego? Tak, tylko że jeśli chodzi o Morze Północne, no to tutaj mamy już zdecydowanie większą liczbę graczy, tak? Dlatego że mamy i Wielką Brytanię, i Norwegię, i Danię, czyli mamy tutaj państwa natowskie, więc tutaj większa liczba państw, które przynależą do NATO i które również myślą o tym morzu w kontekście planowania obronnego, powoduje, że kwestia przystąpienia Szwecji czy Finlandii akurat z tej perspektywy nie jest aż tak kluczowa, bo tam o bezpieczeństwo tamtego akwenu dba o wiele większa liczba państw. Natomiast tutaj z punktu widzenia regionalnego przystąpienie Szwecji i Finlandii dla bezpieczeństwa infrastruktury także podwodnej, tak? Przecież wszystkie światłowody, o tym nie wspomnieliśmy, tutaj przystąpienie jest Szwecji i Finlandii jest kluczowe. Już nie mówiąc o tym, że obydwa te państwa angażują się, my zdecydowanie mniej o tym mówimy, ale Bałtyk jest morzem nadal bardzo zanieczyszczonym. Nadal na dnie Bałtyku mamy składowiska broni chemicznej, jeszcze z II wojny światowej, pozatapiane beczki korodujące, tak? Przecież już bardzo wiele publikacji, takich ostrzeżeń i rekomendacji na ten temat się pojawiło.
I tutaj obydwa te państwa też pełnią kluczową rolę w dbaniu o zasoby Morza Bałtyckiego, o kwestie ekologii, więc, a to też są kwestie bezpieczeństwa, tak? Bo wyobraźmy sobie, że doszłoby do takiej katastrofy ekologicznej na Bałtyku, no to też wiąże się z szeregiem zagrożeń i natury gospodarczej i każdej innej, tak? Więc ja bym jednak upierała się, że przystąpienie obydwu tych państw jest ważniejsze dla Bałtyku. Wróćmy teraz do naszego ogródka. Chciałem zapytać, panie ambasadorze, o naszą politykę północną. Tutaj Bartłomiej Radziejewski napisał w jednym z esejów właśnie o tej kwestii w ten sposób. Dochodzi do tego nieistniejąca obecnie polska polityka północna. Nawet bez członkostwa w NATO, kraje skandynawskie są atrakcyjnym partnerem dla Warszawy. Mają duże znaczenie geostrategiczne, niebagatelne potencjały wojskowe, nowoczesne gospodarki, a zarazem wagę polityczną na tyle ograniczoną, by nie obawiać się dysproporcji sił. Mówiąc krótko, relacje z nimi w przeciwieństwie do USA czy Niemiec mogą być typowo partnerskie. Proszę powiedzieć, jak wyglądała nasza polityka północna do 2015 roku? Jak wygląda teraz? Powinna wyglądać w przyszłości? Znaczy, ja się z tą wypowiedzią zgadzam. Uważam, że Polska jest mało aktywna na kierunku północnym. Zresztą chyba nie tylko na kierunku północnym, ale pomijmy te inne kierunki w tej chwili. No, był taki moment w relacjach, szczególnie polsko-fińskich, który zdawał się wskazywać na to, że te relacje na różnych polach mogą ulec zacieśnieniu i aktywizacji. No to chociażby wtedy, kiedy podpisywaliśmy kontrakty z Patrią. Bo jednocześnie był to kontrakt na, przypomnę, chodzi tutaj o transportery opancerzone, bo jednocześnie był to kontrakt wojskowy, no ale siłą rzeczy też dotyczył spraw gospodarczych, tak? No bo to wojskowy, ale produkt. Natomiast ja nie widzę jakiejś przemyślanej i długofalowej polityki Polski na kierunku północnym. I ta polityka powinna dopiero ulec jakiemuś wyraźnemu sformułowaniu i ukierunkowaniu. Czego my właściwie chcemy od tych państw? Co możemy im zaoferować? I gdzie możemy robić wspólne interesy? I to nie tylko w zakresie spraw gospodarczych, ale różnych, to znaczy wojskowych, kulturalnych, wspólnego wywierania presji no, na jakimś szerszych forach. Tu akurat mieliśmy taki moment, kiedy szczególnie Szwecja zaangażowała się w polską politykę wschodnią, ale w tej chwili ta polska polityka wschodnia, no czy to, no, jeżeli chodzi o Ukrainę, no to ona w tej chwili uległa, znaczy z jednej strony ona nie istnieje, z drugiej strony ona bardzo istnieje. To znaczy nie istnieje, bo w tej chwili polityka, jeżeli chodzi o Ukrainę, jakby zeszła na plan nieco dalszy, bo mamy wojnę. Natomiast jeżeli chodzi o Białoruś, to nigdy ta nasza polityka nie była jakoś specjalnie efektywna. No ale ten wymiar wschodni próbowaliśmy kilkanaście lat temu jakoś forsować i tutaj mieliśmy poparcie ze strony chociażby Szwecji. Natomiast obecnie, tak jak wspomniałem, ja nie widzę jakiejś bardzo konkretnej polskiej polityki na kierunku północnym i my troszeczkę tam tracimy po prostu czas, ponieważ z kolei, jak pan powiedział, z jednej strony te kraje szczególnie, nie szczególnie, obydwa te kraje, one są no, dużo mniejsze od Polski, jeżeli chodzi szczególnie o liczbę ludności, bo jeżeli chodzi o powierzchnię akurat, to są większe. My możemy nie obawiać się aż tak bardzo konkurencji z ich strony, no bo właśnie dlatego, że są to mniejsze rynki niż rynek polski.
Możemy próbować rozwijać współpracę właściwie na dowolnym polu. Są to kraje dla nas przyjazne i my również jesteśmy uważani za kraj przyjazny zarówno w Helsinkach, jak i w Sztokholmie. No, były podejmowane próby z kolei jakby z tamtej strony. No, Finowie na przykład byli bardzo zainteresowani inwestowaniem w polską energetykę. Co częściowo się udało. Natomiast no, przyszłość, ja nigdy nie byłem przyzwyczajony do wróżenia, jaka będzie przyszłość. Przyszłość przede wszystkim w tej chwili zależy od tego, jak będą wyglądały stosunki zarówno na poziomie dwustronnym, który z kolei wynika z poziomu regionalnego, który wynika z kolei z tego poziomu globalnego. Jak te sprawy globalne i regionalne ułożą się w jakiejś tam perspektywie czasu? No, można zadać bardzo konkretne pytanie. W jaki sposób dalej będzie przebiegać konflikt, wojna w Ukrainie i jak on się zakończy i jak skutki tego konfliktu będą wpływać na polityki regionalne właściwie w całej Europie. Tak, no, ta polityka północna dawniej chyba była bardziej też w funkcji naszej zależności od Francji i Niemiec w polityce zagranicznej. Też nie siliśmy się nigdy, żeby prowadzić jakąś politykę wektorową. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, jesteśmy bardziej zorientowani na północ-południe, jeśli chodzi tutaj o ten region, na współpracę w inicjatywie Trójmorza. Czy może ten format współpracy będzie odpowiedni, aby zachęcić do pewnego rodzaju zbliżenia Finlandii i Szwecji w przyszłości, pani doktor? Ja myślę, że zdecydowanie tak. I tutaj ja bym się zgodziła z panem ambasadorem w kwestii tego, że nasza uwaga wobec tego regionu jest zdecydowanie za mało poświęcamy uwagi temu regionowi, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak jak wspomniałam na początku, jakie są tu państwa, tak? Z jakim potencjałem i też mówiąc zupełnie wprost, ile też moglibyśmy się nauczyć w zakresie różnych polityk. I tutaj nie chodzi tylko o kwestie wojskowe i zacieśnianie współpracy przemysłu zbrojeniowych, tak, ale również jeśli chodzi o różnego rodzaju inne wymiary polityki społecznej, tak, Finowie na przykład, tu rzucę tylko jednym przykładem, rozwiązali problem bezdomności, prawda, mieli taki wieloletni program, który wdrażali, jest nawet taki podręcznik, który został wydany w języku polskim, jak Finowie rozwiązali różne problemy społeczne, i jeden z nich to jest właśnie problem bezdomności. Więc choćby w takim małym, wydawałoby się tak, wymiarze, rzeczywiście moglibyśmy wiele się od tamtych społeczeństw nauczyć. To jest zupełnie inna mentalność, to też trzeba mieć tego świadomość. Ja akurat miałam przyjemność dłuższego pobytu i w Szwecji, i w Finlandii, i w Norwegii również. Więc to też są różne społeczeństwa, tak, i Finowie, i Szwedzi, i Norwedzy, więc jest to region pozornie jednolity, a tak naprawdę dość zróżnicowany, jeśli chodzi o kwestie mentalności. Natomiast pewne podejście do polityki socjalnej, społecznej jest podobne i też myślę, że wszystkie te państwa mogłyby tu służyć jakimś przykładem. Inicjatywa Trójmorza jest zdecydowanie taką platformą, która może dać wyjście, tak, i grunt do tego, ale tutaj to głównie jednak interkonektory, współpraca w dziedzinie polityki energetycznej czy w sferze cyber, to są takie przestrzenie, na które głównie się kładzie nacisk. Nie wiem, czy, bo absolutnie nie mamy tutaj żadnych komunikatów, czy Polska zainteresowałaś to się tą inicjatywą N5, tak, gdzie do 2030 roku wszystkie państwa nordyckie postawiły sobie taki cel zostania najbardziej zintegrowanym regionem świata, tak, czyli
takiego zacieśnienia współpracy, żeby można było o nich powiedzieć, że są najbardziej zintegrowanym regionem na świecie. Ja myślę, że tutaj nie wiem, czy akurat ze strony polskiego rządu było jakieś zainteresowanie tą inicjatywą i tą platformą integracyjną, natomiast mnie się wydaje, że też powinniśmy się temu bliżej przyjrzeć. Na pewno pisały o tym ośrodki analityczne, bo stąd wiemy, że takie są. Natomiast ja osobiście nie orientuję się, czy my mamy na tamtym kierunku właśnie jakąś wzmożoną współpracę dyplomatyczną. Oprócz takich ładnych gestów, ja uważam, że to był akurat jeden z, bo tutaj pan ambasador na początku wyraził taki trochę, może nie sceptycyzm, ale na to pytanie, czy przyszlibyśmy im z pomocą, no to zobaczymy, tak, albo czy oni nam by przyszli w razie czego. Natomiast ja przypomnę, że w tym okresie właśnie przedakcesyjnym i Polska, i Norwegia, i Dania, i Islandia już się deklarowały, że w razie jakiegoś rosyjskiego ataku, tak, czy jakichś aktów wrogości, te państwa przyjdą im z pomocą, nawet jeśli jeszcze obydwa nie będą w NATO. Także tutaj była też taka bardzo mocna deklaracja premiera Morawieckiego na ten temat, na majowej konferencji w piśmie, jeśli ja się nie mylę, to był taki pierwszy moment, kiedy on to publicznie powiedział, więc zdecydowanie dużo większa aktywność dyplomatyczna na tamtym odcinku byłaby wskazana, nie tylko w wymiarze sektora zbrojeniowego. Znaczy ja się z panią Osłajką, doktor, zupełnie zgadzam i też nie chciałbym, żebym wyszedł tutaj na sceptyka. Ja po prostu tylko powiedziałem, że tyle, że oczywiście te wszystkie deklaracje są bardzo ważne i miejmy nadzieję, że moment próby nigdy nie nadejdzie. O tak. Tak, zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o takie inicjatywy jak Trójmorze, tutaj akurat jestem sceptyczny, dlatego budowanie tego bloku właściwie nigdy się nie powiodło. I owszem, w tej chwili, w momencie, kiedy wzrosło poczucie zagrożenia ze strony Rosji, być może ta idea jest częściej przywoływana jako, no jako jakiś jedna z metod na tworzenie, budowanie przede wszystkim współpracy i bezpieczeństwa w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej. Ale podejrzewam, że kiedy wojna się skończy, to każde z państw, które w Europie Środkowej od północy po południe, aż gdzieś tam po Bałkany istnieje, przypomni sobie bardziej o tych swoich własnych interesach i również tych swoich relacjach z sąsiadami, które nie zawsze są idealne i które no, są właśnie tą przeszkodą, główną przeszkodą na drodze do urzeczywistnienia idei Trójmorza. Ja bym raczej widział przyszłość bezpieczeństwa i współpracy w regionie, znowu powiem, szeroko rozumianej Europy Środkowej, jako funkcję przynależności tych państw zarówno do Unii Europejskiej, jak i NATO. Że to jest najważniejsze. Owszem, jakieś regionalne inicjatywy, one są, zawsze były jakoś tam ważne i zawsze były przecież dobrze w gruncie rzeczy widziane, ale to jest tylko środek do umocnienia tego nadrzędnego chyba celu, czyli tej współpracy ogólnoeuropejskiej. No tutaj Trójmorze nigdy również wychodzącej poza Europę, no w przypadku NATO, prawda? Trójmorze nigdy nie było alternatywą wobec Unii Europejskiej, bo przecież to są kraje, które należą do Unii Europejskiej. Tutaj trochę ad vocem wobec tego, co powiedział pan ambasador, ja myślę, że jednak część tych projektów inicjatywy Trójmorza zostanie i są one bardzo ważne. Myślę przede wszystkim o współpracy w dziedzinie energetyki, bo są to budowane trwałe więzy, które nam pozwoliły przetrwać ten kryzys i które teraz pozwalają
przetrwać kryzys energetyczny, nawet krajom, które nie należą ani do Unii Europejskiej, ani do Trójmorza. Myślę na przykład o Mołdawii, która korzysta z tych interkonektorów gazowych, energetycznych, też z których korzysta też Ukraina. No i w tej infrastrukturze transportowej, która pozostanie i będzie ułatwiała handel. Może też takim formatem współpracy między krajami skandynawskimi, nordyckimi, a Trójmorzem będzie też Bukaresztańska dziewiątka, czyli te kraje Trójmorza, które należą. Wie pan, są takie inicjatywy, które są jakoś tam cenne dla wszystkich. No na przykład bardzo słusznie wspomniał pan o inicjatywach zmierzających do rozbudowy infrastruktury transportowej, również energetycznej, która też w pewnym sensie jest infrastrukturą transportową. Natomiast jeżeli chodzi o to zbliżenie, jakieś nadzwyczajne zbliżenie o charakterze politycznym, tutaj raczej jestem bardziej sceptyczny. Porozmawiajmy jeszcze o stricte właśnie o Finlandii i Szwecji. Przepraszam, to może ja jeszcze tylko na chwilę wejdę w słowo, bo historycznie, jeśli popatrzymy na tą współpracę historycznie, to przypomnijmy, że to był kiedyś ten wymiar północny Unii Europejskiej, bo pan ambasador wspomniał o Unii, tak? Więc dla nas naturalnym punktem koncentracji naszej polityki był wymiar wschodni, tak? Czyli jeszcze mieliśmy sporo nadziei, nie wiem, dekadę temu, że uda się zdemokratyzować tamte społeczeństwa, że warto właśnie skupić główne nasze wysiłki właśnie w tym, co nazywaliśmy wymiarem wschodnim, bo tym partnerstwem wschodnim. Wymiar północny rządził się swoimi prawami, tak? Były to państwa, są to państwa wysoko rozwinięte, demokratyczne, które też skupiają się w jakichś tam swoich regionalnych inicjatywach, Rada Nordycka, więc rzeczywiście rozmawialiśmy z państwami tamtego wymiaru wtedy, kiedy było to konieczne do realizacji jakiegoś wspólnego interesu. Natomiast ja rzeczywiście nie przypomnę, czyli głównie właśnie w kwestiach wojskowych. Natomiast inne obszary współpracy pozostały trochę zaniedbane właśnie przez to, że no też naturalnie nie można skupiać się na wszystkich wymiarach porówno, tak? To też jeśli chodzi o kwestie zasobów, choćby dyplomatycznych, nie jest możliwe. I to, że naszą uwagę przez ostatnie 3 dekady naprawdę konsumował i znowu będzie konsumował poprzez to, co dzieje się w Ukrainie, właśnie wschód, no wynika po prostu z takiego naturalnego układu sił, z tym, że graniczymy z państwami niestabilnymi na wschodzie i to niestety pożera gro naszej uwagi i zasobów. Różnych zasobów, tak? Inna sprawa, że właściwie to też pani o tym wspomniała. No, kraje północne są i bardziej zintegrowane niż reszta Europy, bo ta integracja właściwie następowała już po I wojnie światowej, już od tego czasu podejmowane były działania zmierzające do integracji wprawdzie no, niepolitycznej, no, ale na przykład polityk społecznych czy rynku pracy, no takie sprawy w ramach właśnie Rady Nordyckiej i też dwustronnych umów pomiędzy krajami, państwami północnymi. No, natomiast właśnie no jeżeli spojrzymy z perspektywy Brukseli, no to co do roboty mamy tutaj na północy? No właściwie niewiele, bo te kraje są właściwie przykładowymi członkami tej wspólnoty międzynarodowej. Również współpraca między nimi jest pokazywana jako modelowa, więc co tutaj można, tu można się od nich tylko uczyć. O, tak można już w największym skrócie. Tak, proszę Państwa, wróćmy jeszcze do akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Coraz częściej mówi się o tym, że Finlandia mogłaby wejść do NATO wcześniej niż Szwecja. Tak jak pani doktor wspomniała wcześniej, dużo tutaj zależy od Węgrów i od Turcji, którzy jako jeszcze nie ratyfikowali wejścia obu krajów do NATO.
Finom spieszy się przed wyborami. Rząd Sanna Marin chce jeszcze, aby uczynić to właśnie w tej kadencji. Czy jest możliwy taki scenariusz, że Finowie nie będą oglądać się na swojego partnera? Dotychczas wyrażali taką silną solidarność wobec Szwecji, że zaczekają, ale też nie będą przecież czekali w nieskończoność. Tak jak Państwo zauważyli, tutaj jest ta sytuacja geopolityczna jest inna. No, Finlandia ma 1300 kilometrów granicy z Rosją i nie może tutaj czekać, prawda, na te zmiany polityki Szwecji w stosunkach z Turcją, prawda? Tak, zwłaszcza, że Turcja eskaluje swoje żądania wobec Szwecji, więc to, co ja niestety muszę przyznać, że jestem tutaj dużo większą pesymistką niż byłam w momencie, kiedy te państwa zgłosiły chęć przystąpienia. Wydawało mi się, że ten proces będzie dużo bardziej taki spokojny, że politycznie nie będzie kontrowersyjny i nawet te wszystkie żądania, które wysunęła Turcja, że uda się w dość krótkiej perspektywie rozwiązać na zasadzie właśnie takiego dość sprawnego targu politycznego. Wiemy, że Turcy i generalnie tamte społeczeństwa bliskowschodnie lubią się potargować i niczego nie dają tak po prostu, żadnej zgody nie dają tak bez wysunięcia różnych swoich żądań i pomysłów. Natomiast po tym, co widzę teraz, jestem dużo większą pesymistką. Dlaczego? Dlatego, że pomimo podpisania tego memorandum z Turcją, pomimo tego, że obydwa państwa mimo wszystko dość aktywnie i realnie starają się, tak, spełnić tureckie żądania, bo mamy i kwestie ekstradycji, i kwestie wprowadzenia pewnych zakazów, tak, żeby już wyciszyć, że tak powiem, działalność i członków PKK, i ewentualnie opozycji, chociaż pamiętajmy, że obydwa państwa to są państwa demokratyczne, gdzie wolność słowa jest jedną z najwyższych wartości. Więc żądania tureckie, choćby wobec Szwecji, żeby, mówiąc nieładnie, uciszała dziennikarzy krytykujących Turcję, no wyobraźmy sobie, że takie żądanie Turcja by wysunęła wobec Polski, tak, gdzie mieliśmy do czynienia z tym tragicznym trzęsieniem ziemi i większość polskich komentatorów zgadza się co do tego, że rząd, powiedzmy, niedostatecznie zaangażował się w akcję pomocową, mówiąc naprawdę bardzo dyplomatycznie, a najmniej dyplomatycznie, że państwo tureckie po prostu nie zdało egzaminu w chwili tak ogromnej próby. Mamy dzisiaj ponad 40 tysięcy ofiar, więc wyobraźmy sobie, że dzisiaj Turcja wysunęłaby wobec nas żądania, by wszyscy ci analitycy, łącznie ze mną, tak, bo absolutnie przestali o tym mówić, przestali analizować, co nie... Może tak, prawda, no właśnie. I wyobraźmy sobie, że żeby tureckie żądania spełnić, absolutnie od dzisiaj nie mówimy ani słowa o tym, co rząd turecki robi nie tak, nie mówimy o prawach dziennikarzy, o dziennikarzach, którzy przecież od lat siedzą w więzieniach, prawach kobiet, co jest zresztą stałym motywem, tak, jeśli mówimy o Turcji. Więc tutaj przepraszam pani doktor, te żądania są absolutnie niespełnialne. I teraz już kończąc właśnie, one rzeczywiście dotyczą głównie Szwecji. Więc jeżeli Finowie mieliby czekać, tak, jeżeli Finowie mieliby czekać, to faktycznie do NATO mogliby po prostu nie wejść. Bo ja nie wykluczam niestety najczarniejszego scenariusza, czyli takiego, że Finlandia wchodzi, Szwecja nie. Nie wykluczam, absolutnie tego nie wykluczam. O tym, co pani mówi, też chyba chodzi też o interesy Turcji na Bliskim Wschodzie. Naturalnie, bo przecież kwestia Kurdystanu, no i też kwestie polityczne, bo w Turcji też będą wybory i prezydent Erdogan boi się utraty władzy. Ale proszę mi powiedzieć, czy możliwe jest, żeby Rosja maczała w tym palce, aby opóźnić akcesję Finlandii i Szwecji,
do NATO. Czy na przykład ten incydent ze spaleniem Koranu przez skrajnego polityka skrajnej prawicy przed ambasadą Turcji w Sztokholmie, czy mógł być sprowokowany przez służby rosyjskie? Mamy też inne doniesienia, że skrajną prawicę Rosja bardzo się nie wspierała przez ostatnie dekady w Europie. Panie ambasadorze. Na to pytanie odpowiem jak najkrócej. Oczywiście, że to jest możliwe. Natomiast chciałbym też skomentować sam problem przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Jakieś może ze 3 tygodnie temu czytałem taki artykuł w jednej, w fińskim, chyba w fińskim MSN-ie po prostu, który przytoczył wypowiedź głównego negocjatora szwedzkiego w sprawie negocjacji z Turcją. I on powiedział mniej więcej tak, no w gruncie rzeczy my nie wiemy tak do końca, kto finansuje PKK również na terytorium Szwecji. Być może, a mamy tutaj jakieś przesłanki do tego typu przypuszczeń, że PKK jest w gruncie rzeczy, powinna zostać uznana za organizację terrorystyczną, chociażby ze względu na źródła swojego finansowania. Właściwie Erdogan ma rację. I my tutaj musimy jednak być uczuleni na postulaty Turcji, jeżeli chodzi o sprawę PKK i jej działalności na terenie Szwecji. Wydźwięk tej wypowiedzi był taki, że właściwie Szwecja byłaby skłonna uznać tureckie racje. Ale sprawy tu są chyba troszkę bardziej skomplikowane, tak przynajmniej mi się wydaje. Po pierwsze, nie sądzę, żeby pomysł rozdzielenia wniosku szwedzkiego i fińskiego nie został dogłębnie skonsultowany przez obydwa rządy, przez rząd Finlandii i Szwecji, ponieważ rządy fiński i szwedzki konsultują swoje posunięcia od wielu dziesięcioleci. Wydaje mi się, że to rozdzielenie tych wniosków to jest bardzo dobre posunięcie, dlatego że jeżeli, dobrze, zastanówmy się tylko nad tą sytuacją, nad tym najczarniejszym scenariuszem, o którym wspomniała pani doktor. Finlandia przystępuje do NATO, Szwecja nie przystępuje. Czy w takiej sytuacji sytuacja geopolityczna Szwecji ulega poprawie czy pogorszeniu? Moim zdaniem zdecydowanemu polepszeniu, ponieważ właściwie w momencie Szwecja otoczona jest wyłącznie przez członków NATO. Więc ten bufor fiński ulega ze szwedzkiego punktu widzenia wzmocnieniu. Poza tym moim zdaniem ta sprawa rozdzielenia wniosków, ona nie dotyczy tylko Turcji, ale dotyczy również Węgier. Jeżeli właściwie trudno powiedzieć, jakie w tej chwili zastrzeżenia Węgry miałyby do członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. Jedynym właściwie niewypowiedzianym zastrzeżeniem jest to, że Węgry wspierają politykę Rosji. A jeżeli te wnioski zostają rozdzielone, jeżeli Węgrzy w tym momencie, może inaczej, wnioski zostają rozdzielone, Finlandia zostaje przyjęta do NATO, Turcja się na to zgadza. W tym momencie Węgry tracą argumenty. Nie mają właściwie żadnych argumentów do kontynuowania swojej opozycji wobec członkostwa w NATO tych obydwu państw. I wtedy zostaje tylko na końcu tylko jeden problem. Czy Turcja porozumie się ze Szwecją? My na przykład nie wiemy w tej chwili, to znaczy wiemy jedno, w Turcji będą wybory. Ale na przykład nie wiemy na przykład tego, czy po ostatniej katastrofie w Turcji, no na przykład jak wielka pomoc dla Turcji jest wysyłana na przykład z obydwu tych krajów, przede wszystkim ze Szwecji. Czy ma to jakieś na przykład znaczenie dla tych negocjacji dotyczących członkostwa w NATO? My tego po prostu nie wiemy. Te sprawy dzieją się za kulisami. Pani doktor jest tutaj bardziej, jak sama siebie określiła, pesymistką. Ja bym powiedział 50-50.
Ja myślę, że to, co powiedział pan ambasador, jest bardzo ważne, bo Turcja boryka się przecież przez ostatnie lata z bardzo poważnym kryzysem gospodarczym, który spowodował też skrajne uzależnienie tego kraju od Rosji. A jeszcze ta sytuacja kryzysowa, trzęsienie ziemi jeszcze będzie potęgowała ten kryzys i z pewnością nastawiała ludzi przeciwko prezydentowi. Także. Natomiast no jest tutaj ten problem, o którym również wspomniała pani doktor, ta chęć do targowania się. I my tutaj też nie wiemy, jak daleko to targowanie się może pójść i czy w którymś momencie, w jakichś okolicznościach, których jeszcze nie znamy, czy przypadkiem nie okaże się, że Turcja trochę przelicytowała? Proszę Państwa, czy szczyt NATO w Wilnie latem tego roku to będzie ten moment, w którym jeden z tych krajów albo obydwa mogą znaleźć się w NATO? Czy to będzie ten przełom? Jak Państwo sądzą, Pani doktor? No zobaczymy. Jeszcze się odniosę do tej ewentualnej pomocy po trzęsieniu ziemi, bo mnie się wydaje, że to jest ważny wątek i też wydaje mi się, że ten moment, chociaż no, życzylibyśmy sobie, żeby akurat w takim momencie się to nie okazywało, tak, bo tak jak powtórzę, jest to ogromna tragedia. Natomiast ja myślę, że tu też pokażą się takie prawdziwe tureckie motywacje. Bo Szwecja, ja wiem o Szwecji, tak, nie wiem ile zadeklarowała Finlandia, natomiast te 30 milionów koron, tak, w takiej pomocy humanitarnej przez premiera zostało zadeklarowane. To jest prawie 3 miliony dolarów, jeśli się nie mylę. Więc, a wcześniej w ogóle jeszcze 660 milionów, czyli to są jakieś kolosalne kwoty, tak? Bo najpierw przyszła ta większa liczba, a potem jeszcze dodano, przepraszam, tysięcy, a potem dodano 3 miliony. Tutaj pomyliłam te liczby, więc najpierw mamy 660 tysięcy dolarów, potem mamy prawie 3 miliony dolarów, żeby już to było jasne, żebyśmy nie mylili. Więc całkiem, całkiem duża kwota i teraz jeżeli po tym, jak państwa, a myślę, że Finlandia też swoje dołożyła, czy dołoży, bo tak jak mówię, te państwa mają na świecie właśnie markę tych, które zawsze pomagają przy tego rodzaju kryzysach, więc wątpię, żeby akurat tutaj nie pomoc była niewielka. Więc jeżeli po tym, jak one pomogą, tak, w różnej formie Turcji, jeżeli Turcja nadal będzie się upierać i nadal będzie te blokady stwarzać, używając różnorakich pretekstów, czy to PKK, czy tam Lewara na kontakty zbrojeniowe, bo tu też przecież jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, to znaczy, że to jest po prostu rosyjska robota, tak? To znaczy, że to jest robione na zlecenie Rosji, że Rosja płaci za to Turcji konkretną cenę, większą niż te państwa zapłacą, tak, pomocy humanitarnej dla Turcji po trzęsieniu ziemi. I teraz i tyle, tak? I tak jak mówię, prawdziwe tureckie motywy myślę, że pokażą się wkrótce. I jeżeli motywem nie jest ingerencja rosyjska i nie jest jakiś rodzaj dealu pomiędzy Erdoganem a Putinem, to obydwa te państwa przystąpią do NATO na szczycie w Wilnie, tak? A jeżeli jest to deal pomiędzy tymi dwoma przywódcami, tak? No to tutaj żadna, powiedzmy, pomoc, tak? I żadnego rodzaju inne dyplomatyczne zabiegi nie pomogą. No, tym bardziej, że nie słychać jakoś o pomocy Rosji. Tam Rosja bardziej chyba zaangażowana jest w odbudowę. Wydaje mi się, że deklaracja, prawda, na pewno poszła, bo na pewno słyszałam, ale w tej chwili nie jestem pewna kwoty, tak, czy formy. Natomiast na pewno oczywiście bez wątpienia Rosja zawsze lubi jawić się jako ten wybawiciel na białym koniu, więc na pewno jakiś też PR odpowiedni zostanie wokół tego zorganizowane. Natomiast nie wiem, czy będzie to porównywalne, no bo przy dzisiejszych rosyjskich wydatkach plus
plus stratach budżetowych z powodu wojny. Nie wiem rzeczywiście, czy Rosja będzie w stanie zorganizować coś sensownego, żeby się pokazać w Turcji. To znaczy, jeśli mogę dodać, wydaje mi się, że pani doktor ma tutaj całkowitą rację. Po prostu Turcja zbliża się do tego, znaczy zbliżamy się, może nie Turcja, ale również Turcja, zbliżamy się do tego momentu, kiedy wybrzmi gdzieś ostateczne słowo sprawdzam. I albo okaże się, że mamy w NATO państwo, które jest bardziej związane z naszym przeciwnikiem niż z NATO, albo okaże się, że jednak Turcja jest rzeczywiście naszym sojusznikiem. Panie ambasadorze, Wilno 2023, czy tam ujrzymy Szwecję i Finlandię w NATO? Ja bym sformułował to ostrożniej. Rok 2023. Czy to będzie akurat, oczywiście wszystko by to bardzo ładnie wyglądało, gdyby akurat w Wilnie i akurat w czasie szczytu NATO, ale bądźmy może nieco bardziej cierpliwi i dajmy sobie, powiedzmy, troszkę więcej czasu. Rok 2023. Postawmy zatem tutaj kropkę. Bardzo dziękuję Państwu za udział w tej niezwykle interesującej dyskusji. Moimi gośćmi byli pan ambasador Jarosław Suchoples, doktor Beata Górka-Winter. Bardzo dziękuję za wspólną rozmowę.